Hej kochani, jestem Dizzy, to jest kolejny horror na moim kanale. To jest bardzo długa seria horroru na moim kanale i właśnie what the fuck się dzieje. Jesteśmy w świecie, w głowie tego pana. To są nieskończone koszmary, tak jak mówi tytuł tej gry. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby nagrać taką znowu nietypową gierkę, bo wiem, że lubicie typowe gierki, po prostu to są wasze ulubione gierki. I myślałem sobie, że skoro jest taka trochę taniej na Steamie niż zwykle, no to czemu ja bym jej nie kupić i nie sprawdzić? 14 euro, Jesuski, taki tanie jak cholera. Battlefielda bym za to kupił, ale nie. Nie wiem do końca, gdzie jesteśmy. Ale kreska fajna jest, taka fajna, taka oryginalna dość. Zobaczmy, czy tutaj mamy, czy niezbyt. Co tutaj jest? Halo, puk, puk. Taki dziwny kibel, bez oparcia nie jest kiblem. Więc po prostu sobie pójdziemy zobaczyć, co takiego tutaj jest. Widzę, że kolega tutaj ma bardzo dziwne obrazy, na przykład jak w jego rodzinie żył kiedyś Fidel Castro, tyran z Kuby, który jest uwielbiany przez tamtejszy lud tak naprawdę. Mamy dziwną dziewczynkę, what the hell, tak to się zaczyna. I what? Wytrzestrz. O, to jestem ja tam na dole, taki nigdy nie zarucham. Zobaczymy, co tutaj mamy. O właśnie, tam jest jakiś liścik. On jest oznaczający się od tła, on musi działać. Wiecie, ja jestem wychowany na kreskówkach z lat 90. między innymi takimi jak Ed, Edd i Eddy, gdzie wprawdzie wszystko, co różniło się od tła, miało inny kolor, mogło wejść w interakcję. Tak samo jest tutaj, z tego co widzę. Czyli na przykład założę się, że będę mógł ten obraz obczaić. I obczajam. To jest chyba mój ojciec. Znaczy ojciec niego, nie? Ale wiecie, wczuwamy się w klimat, żeby poczuć to. Nie wiem, gdzie teraz jesteśmy. To jest jakaś biblioteczka. Jest jak zwykle oznaczający się obiekt i... tak, na pewno będę czytał po łacinie psalmy. To jest moja specjalność w wytłumaczeniu psalmów po łacinie. Myślę, że o tym pewnie każdy z was wie. To przed wami kolejny mój obraz. To jest dama z Trynkiewicz siekierą. To nie ja, prawda? Nie, to nie ja raczej. Wow. No to już wszystko jest jasne. Już wiemy, że ta rodzina ma problem z głową. Nie wiem, czy to jest indyk. Taki gol gol? Czy taki... Tu coś stało. Na pewno coś tutaj jest, zostawiło mi to. Nie, nic mi nie zostawiło. Trudno, olejmy to. Najwyżej w przyszłości pewnie się dowiem, jak to coś będzie mi wbijało nóż w plecy. Bo tak to się zazwyczaj kończy, że wtedy mniej więcej wiem o takich rzeczach. O nie, tu są te same drzewa, te same okna i ja wiem, jak to się może dla nas skończyć. Więc lepiej chodźmy stąd! Standard. To był standard. Tak po prostu. Ja się nie boję takich rzeczy. O, kurczak. Nie, to indyk. Wiedziałem, że ta rodzina naprawdę ma coś z tymi indykami. No to jest po prostu poezja. To nie ja, mamo, to nie ja zrzuciłem. Oho, Fidel. Jak to można mieć tak? O nie, co oni zrobili? Tak się przecież nie robi klopsików. Klopsik się inaczej robi. Nie można takich zostawić na desce, żeby se ciekły. Albo zostawić noża cieknącego, przecież trzeba go umyć, nie? Halo? Ktoś tam jest? Halo? Za tymi drzwiami pewnie się zaraz przestraszę, co życie. O tak. Jesteśmy na zewnątrz. Jest ciemno. Jest las. Jest dziurka. Jest drzewo z bardzo dziwną ręką, która pewnie mi przysporzy problemów w przyszłości. Wszystkie drzewa jakoś tak dziwnie ruszają. Stary, ty zasuniesz zadyszki. Ja to czuję, że jesteś cukrzykiem. Jak nic. Myślałem, że tam jest Justin Bieber. Naprawdę już miałem taką nadzieję. Już taka mała nadzieja. Zawsze jest, prawda? Mogę. O! Polskie nazwisko jest z tyłu. Grabowski. Zawsze jak ktoś tak wyjeżdża z wsi do miasta albo za granicę, to dodają sobie taką końcówkę w ski i tak dalej. Na przykład sama z Kowal, co było przezwiskiem takiego kolesia, robi się Kowalski, żeby było wiadomo, tak miastowo. I teraz lecimy. Ja wcale nie podejrzewam, że musimy dotknąć tego wieńca. Okej, podejrzewam. Tylko patrzę przy okazji, czy tam nie ma jakichś wskazówek z tyłu. Chyba... O! Tak, śpię wciąż.
No zaraz pójdziemy na śniadanie, spokojnie. Are you okay? You look upset. Ja wyglądał smutnego? Wcale nie miałem snu z tobą, jak ciebie zabiłem, więc wiesz. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Chwila, czy ona powiedziała, żeby mnie wrócił do spania? Poczeka na nas na zewnątrz. Spoko. Dowiedzieliśmy się między innymi tego, że nasz bohater złożył obietnicę swojej siostrze, jak byli mali, że będzie... What? Tam jest krew, nie zauważyłem, musimy to sprawdzić. Że będzie ją chronił bez względu na to, co się stanie. Będzie ją chronił. Zamknijmy to okno, może co? Ej, 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 dlaczego mam dwa cienie? A, dobra, już widzę, bo są dwa żółte światła. A to są moje ósemki, moje zęby mądrości, które wyplułem. Rosną mi cholera jasna i mnie boli. Na pół twarzy mi pulsuje zasrany jeden ząb. To jest denerwujące. Dobra, obczajmy, co my tutaj takiego ciekawego możemy znaleźć. Mamy szynkę, mamy znowu jakieś dziwne portrety. Znowu wisielca mamy. Sprawdźmy sobie przy okazji ten pokój. Mieliśmy... Obczaj, gdzie jest nasza siostra? Jej nie ma. Czemu tu jest tak ciemno w tym miejscu? Czyli coś mnie tutaj może zjeść? Na przykład ten pan wygląda, jakby chciał mnie zjeść. Albo okraść. Ej, 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 ej. Myślałem, że coś znajdę za łóżkiem, albo pod łóżkiem, ale chyba raczej nie. Mamy dość sporą rodzinę z tego, co widzę. Zaczynając na Fidelu Castro, a kończąc na naszej siostrze. Tu jakieś piwnica, okej. Okay. Myślę, że na pewno tam będzie nas czekała nasza siostra i to już jest pewniak. To jest pewniak jak nic. Schodzimy powoli, powolutku i powolutku wracamy, bo jest ciemno jak w dupie i nie zamierzam tam spędzić ani sekundy dłużej. Bo wiem, jak to się skończy. Jeżeli było ciemno w Five Nights at Freddy's, to oczywiście kończyło się to miśkiem na moim ryju. Mam nadzieję, że tam nie jest ciemno i że jest tylko takie przejście. Na szczęście tylko przejście. Kolejna szynka, kolejny okaz zdrowej szynki. Jeżeli nie widzieliście nigdy zdrowej szynki, to jest właśnie zdrowa szynka. A tutaj jest moja mała armia. Hej ty! Co, ja? Tak, ty! Czy nie nauczyli się pogać? O mój Boże, jak ja mogłem temu panu biednemu przeszkodzić w sraniu? Taki smutny. O, tam jest ten mistrz, którego ona wcześniej opuściła. Nie. Porcelanowe lalki. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, co ja mam do porcelanowych lalek, szczególnie po serii z Eve i Matt Father. To po prostu poezja z tymi lalkami. One są okropne, one mają takie oczy. Takie oczy mają, one mi się śniły raz po Matt Father. I nie byłem zbytnio szczęśliwy z tego powodu, że mi się śniły. Ej, what? Nie, naprawdę? Czy to jest jakiś... Czy to jest jakiś... przekaz dla mnie, że coś mi się stanie? Jest ciemno jak w dupie tutaj. Naprawdę. O! Tam jest ta sama dziewczynka, która jest lalką? What? Okej. Może ja po prostu pójdę. Czemu to jest tak ciemno? Może dlatego, że nie świeci lampka Disu. Co ten Fidel Castro tam stoi jak gdyby nigdy nic? A ja biegnę dalej przed ciebie. Ciekawe, się kiedyś zmęczy. A ten typ na pewno jest alkoholikiem. Jestem tego w 100% pewien. Dobra, wchodzimy do kolejnych drzwi i wychodzimy, bo nic tutaj nie ma. Przynajmniej nie widzę, żeby coś było. A jak mi coś ominęło, to trudno. Dwie naraz, naprawdę. Fidel, dziadku, co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz w moim domu? Straszysz mnie po nocach. Co my tu mamy? Kolejny ciemny pokój. Nie wiem, czy tam wchodzić na daleko, czy nie, ale widzę, że tam jest coś napisane i... Widzę, że tam jest napisane My God! Mój Boże! Ale nie widzę, co jest dalej napisane. Może znajdziemy źródło światła kiedyś i zaczniemy chodzić w tych ciemnych pomieszczeniach. I bingo! Bingo, udało się, mamy nasze źródło światełka. Jestem z siebie dumny. Możemy teraz rozświetlać ciemność w waszych sercach i przechodzić dalej. I przechodzić dalej, na przykład do tego pomieszczenia, zobaczcie, co tam było napisane. A tam było napisane: mój Boże, czemu mnie opuściłeś? I kto
Ktoś mi sprzedał nerkę, wiedziałem, że nie można umierać. Umierać we własnym domu, bo nawet własna rodzina sprzeda nam nerkę. Podejrzewam, że mamy udać się... O cholera jasna, do piwnicy. To byłoby chyba... Wow! Czy to była moja siostrzyczka kochana? Na pewno tak. Na pewno się przytuli ze mnie. Wow, zapałem ją! Wiedziałem, że się drugi raz pojawi. To nie mogło być tak, że tylko raz się pojawi. Nie! Bo ja jestem dyzysowski i ja takie rzeczy wiem. nie podoba mi się ilość okien tutaj znowu. A to jest najwredniejsze dziecko chyba, jakie widziałem w życiu. Po prostu się drze bez powodu. Tak o. Idziemy, rozświetlamy w stronę słońca. W tej rodzinie nawet Slenderman ma swoje miejsce na półce. Coś tutaj szło znowu do mnie. Gdzieście w ogóle? Slendermana mają w rodzinie. Jest Fidel Castro, Slenderman, jeszcze brakuje Annabelle i będziemy mieli komplet. Nie wiem, czy to tędy wyszliśmy ostatnio. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wychodzić znowu tędy. I to jest właśnie ta lalka, o której mówiłem wcześniej, że mi się bardzo przypominała tamta z obrazu dziewczynka. Właśnie te porcelanowe lalki są okropne. Są okropne. Widzę, że kolega tutaj jeszcze męczy sranie troszkę. I tu się nic nie zmieniło. Tak myślałem, że raczej się nic nie zmieni, bo byłoby zbyt oczywiste. Przynajmniej na tą chwilę. I to chodźmy. Chodźmy. Co nas czeka w tym pomieszczeniu? Dobra, idę zbyt pewnym siebie krokiem. Serduszko narysowane na dnie tej piwnicy. To jest znak. To jest znak, że tu będzie miłość i... Miłość... O, siekiera. Wcale jej nie widzę. Dobra, zabieramy ją ze sobą. Shiftem, na pewno zabiorę shiftem. Zabieram ją... Czemu nie weźmiesz ze sobą? No proszę cię, stary, załóż ją na ple... Nie? Nie! Idziemy stąd! What the fuck? Okej. Dobra, bierzemy ze sobą tą siekierę z powrotem. Myślę, że ta siekiera nam się naprawdę przyda. I idziemy się rozliczyć z ZUS-em. Tak, zazwyczaj wyglądają przedsiębiorcy w Polsce. Dobra, może jakieś nowe zęby? Nie, nie ma nowych zębów. Nie wiem, czemu w ogóle przyjdę poszukać nowych zębów. Gdzie są? Naprawdę są rzeczy ważniejsze od szukania nowych zębów. Teraz zauważyliście tam twarze na tym obrazie poprzednim? Ostatnim razem, gdy słyszałem łańcuchy, to było w Outlaście. To również się nie skończyło zbyt fajnie. Szczególnie, że gasi się za mną światło. Powoli. Każda lampa. Jedna po drugiej. Gasło się za mną. I słyszę, jak coś do mnie idzie. Albo ja idę do tego. Mogę się schować pod stołem już? Nieważne. Chodźmy stąd. Życie jest zbyt piękne, żeby marnować je na ludzi z łańcuchami. Chociaż oni zwykle lubią nasze życie marnować. Fidel, poradź mi, proszę cię. No, biegniemy szybciej! Okej, już widzę, co mamy zrobić. Chop, chop. Bierzemy drewno. Tniemy sobie to i owo. I idziemy na górę, na strych. W ogóle jesteście pewnie ciekawi, dlaczego mam siekierę czerwoną. Wierzcie mi, to nie jest krew ludzka. Ja po prostu ostatnim razem robiłem sobie sos pomidorowy do pizzy i akurat nie miałem noża pod ręką. Więc postanowiłem użyć tego bihajstra i właśnie zrobić. Mam dziwne przeczucie, że ten dźwięk oznacza, że tam jest wisielec. I dobra, dzięki, fajnie było, dobra, no. Dobra, wracamy, no. Jak sobie tam? Słuchaj. Ja do ciebie podejdę, ale ty mnie nie straszysz, dobrze? Taka jest nasza umowa, ty i ja. Jeden horror, jedna gra, o nie. What the fuck? Może mam dość na ten odcinek? Może powinienem coś zrobić ze swoim życiem? A jeżeli też tak myślicie, to zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku Neverending Nightmares.
Cześć. Do zobaczenia.